Remis 1-1. No, nie wypadło mi się zapytać, że chyba Bytomia powinna wygrać to spotkanie. Traktuję ten mecz jak porażkę, bo prawdę mówiąc, drużyna z Chojnic w tym sezonie, w tej rundzie, no nie za bardzo im idzie. Mieliśmy to wykorzystać i wykorzystalibyśmy to, gdyby nie stały fragment gry, gdzie no uważam, że można było się lepiej zachować, a tracimy z tego bramkę. Wiadomo, że drużyna na wyjeździe Chojnic, która nam strzeliła bramkę, no po to przyjechała. Potem się troszeczkę cofnęli. Atakowaliśmy, nie można powiedzieć, że nie chcieliśmy. Zaangażowanie każdego z nas było odpowiednie moim zdaniem. Myślę, że zareagowaliśmy poprawnie. Cały czas do ostatniej minuty dążyliśmy do tego, żeby tą szalę zwycięstwa na naszą stronę przenieść. Ale taka jest piłka. No, teraz mamy następny mecz, co prawda z Dolkanem, ale za to też są 3 punkty. No i patrzymy dalej. Na razie nie przegraliśmy meczu i też nie szukałbym jakiejś tragedii w tym wszystkim. 12 remis Bytowi w tym sezonie, no to chyba musi boleć zawodników i cały sztab szkoleniowy. No boli zawodników, tym bardziej takie remisy jak ten dzisiejszy, jak Zawiszą Bydgoszcz u siebie. Były mecze, gdzie na własne życzenie zremisowaliśmy, ale były też takie remisy jak w Kluczborku, gdzie można powiedzieć, że remis nam się należał, a nie zwycięstwo. Także rozpatrywałbym to też w kategoriach takich, że no czasem z remisu można się cieszyć, a czasem jest niedosyt. I dzisiaj jest zdecydowanie niedosyt. Wojciech Wiszyński długo czekał na swoją szansę, ale wreszcie się doczekał. Sumiennie pracuję i nie mam zamiaru się przejmować tym, że nie grałem w pierwszych 3 meczach. Mamy szeroką kadrę, są nowi zawodnicy. Po to przyszli do klubu, żeby dać nam nową jakość. Trener korzysta z ich usług i dzisiejszy mecz i mój występ pokazuje, że warto czekać i ja uważam, że na pewno nie zawiodłem.